Domyślam się, że nieraz wychodzimy no, przy świętej, no tutaj mamy błagać Boga, a myśli mamy przy tym, czy dzisiaj wieczorem ten film oglądać, czy jechać do znajomych, czy jutro na obiad ten budyń robić, ale mleka nie mam, to rano musiałbym wyjść do sklepu. To są nasze wielkie myśli na mszy świętej. My, nie jesteśmy, my sobie idziemy do kościoła, mówimy, już tak, tak Boga poproszę, żeby mi przebaczył grzechy. 3 minuty nie upłyną, a my już wpływamy gdzieś w myślach oddali, że ważniejsze rzeczy się pojawiają. I co zrobić? To jest tak, jakby jakiś człowiek przychodził do lekarza, miał ciężko, był chory śmiertelnie i znajomi mówili, no i co, dostałeś się do lekarza? A i tak się zapatrzyłem w kaloryfer w przychodni, że się już skończył dyżur. I... No idź jeszcze raz, no dobra, no i co, byłeś u lekarza? Takie ładne katy były na ścianach w przychodni, tak się zagapiłem, no i nie mogę dojść do tego gabinetu. My nie możemy Boga przeprosić za nasze grzechy, drodzy bracia i siostry, to jest cały tragizm, o ile ktoś się w ogóle przyjmuje. I teraz wchodzi w to Jezus. Jezus, człowiek, nasz brat, który potrafi tak Boga przeprosić, który go tak bardzo chciał, jak nikt z nas nawet w najmniejszym procencie tego Boga nie chce. Jezus bardzo Boga chce. I Jezus na ołtarzu, który tutaj się pojawi po słowach konsekracji, które razem z moim bratem współcelebransem wypowiemy, to jest Jezus chcący Ojca. To jest Jezus ofiarujący się Ojcu. To jest Jezus... Wprawdzie ten opłatek leży tak cichutko, nawet nie ma szmeru, taki bezradny wydawał się na ołtarzu. To jest niepojęty dynamizm miłości. Proszę Państwa, nigdzie na świecie nie ma takiej miłości, jak na ołtarzu na mszy świętej.